Dostaliśmy od losu drugą szansę, dlatego szukamy pomocy wszędzie, gdzie się da. Czy ją dostaniemy, to kiepsko stwierdzić. Jeśli nie, to nie jesteśmy gotowi na to, żeby umrzeć. Błagają o pomoc. Jesteśmy niewinni. Chociaż do przestępstwa przyznała się pracownica, to właśnie ich sąd skazał na bezwzględne więzienie. Gdy przyszła policja, kobieta podcięła sobie gardło. Dzień dobry, to jest program Reporter Polski. Tomasz Wolny, witam Państwa i zapraszam. Zaczynamy. A na początek sami przeciwko całemu wymiarowi sprawiedliwości. Kilka razy próbowali popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły. A dziś błagają o pomoc, bo choć zasadę domniemanej niewinności w państwie prawa przyjmuje się za oczywistą, to na pewno nie w tej sprawie. Bo tu policja, a potem sąd wręcz paliły się do tego, żeby wsadzić za kraty dwoje oskarżonych, pomimo wielu znaków zapytania. A to poczucie niesprawiedliwości doprowadziło w końcu panią Annę i pana Adama, którzy w tej sprawie napisali do naszej redakcji do kresu wytrzymałości. Reportaż Pawła Kazimierczaka. Trzeba ich skazać. Dostaliśmy od losu drugą szansę, dlatego szukamy pomocy wszędzie, gdzie się da. Czy ją dostaniemy, to kiepsko stwierdzić. Jeśli nie, to nie jesteśmy gotowi na to, żeby umrzeć. Co to jest? No to jest cięta rana żyletką 10 cm długości, 2 cm w głąb. No pani ślady jeszcze? Tak. Ja najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby przeszedł taką gehennę jak my przez te 5 lat. Anna Marciniak i Adam Zawadzki w 2008 roku, pracując w jednym z banków w Lesznie, założyli dodatkową działalność gospodarczą i zajęli się pośrednictwem w udzielaniu pożyczek oraz kredytów. Przepisy nie zabraniają bankowcom prowadzenia tego typu dodatkowego biznesu. Szefową ich biura została Katarzyna I. Interes kręcił się świetnie. Biuro obsługiwało dziesiątki klientów. Kilku z nich było bliskimi znajomymi Katarzyny I. To właśnie im, bez zgody i wiedzy Anny Marciniak oraz Adama Zawadzkiego, Katarzyna I. wystawiła widoczne na tych zdjęciach sfałszowane zaświadczenia o zarobkach. Po prostu wypisywała klientom zaświadczenia o dochodach. Fałszywe? Fałszywe. Poświadczające nieprawdę. Sfałszowane dokumenty znajomi Katarzyny I., którzy już wcześniej byli karani za oszustwa, wykorzystywali do wyłudzania kredytów bankowych. Na ich konta trafiło łącznie ponad 500 000 zł. Różne kwoty, bardzo różne. 20, 50 tysięcy. Pani Katarzyna miała z tego ile? No jak świadkowie zeznawali, no to około 30% na początku wstępna wersja na policji. Potem już dalej, jak szło postępowanie, to 40%, aż w momencie, kiedy już była rozprawa w sądzie, to już nawet 50% świadkowie zeznawali. Na dokumentach, które znajomi Katarzyny I. wykorzystywali do wyłudzania kredytów, widniały sfałszowane podpisy Anny Marciniak i Adama Zawadzkiego. Trudno w to uwierzyć. Banki zaczęły zgłaszać wyłudzenia. Ponieważ ci klienci przestali płacić. Taka jest normalna procedura. Ktoś przestaje spłacać kredyt, więc bank zgłasza wyłudzenie. I zaczyna się toczyć śledztwo na policji. No dobrze, przejdźmy to, nie mamy nic do ukrycia. Zrobili przeszukania, zabezpieczyli komputery. Między innymi przeszukanie w biurze, w którym pracowała pani Katarzyna. Zabezpieczyli komputer, na którym pracowała pani Katarzyna. Nie mamy nic do zarzucenia, nie mamy nic do ukrycia, więc to się albo na samej policji, albo w prokuraturze już rozmyje, tak? No bo nie jesteśmy niczemu winni. Ale jednak nie. W sprawę włączyła się prokuratura. O dziwo zarzuty karne, oprócz ludzi wyłudzających kredyty, postawiono też Annie Marciniak i Adamowi Zawadzkiemu. Wszystkie były związane z oszustwami. Polegających na przedstawianiu fałszywych, nieprawdziwych, podrobionych zaświadczeń, wprowadzaniu w ten sposób pracowników banków w błąd co do zatrudnienia osób biorących kredytu, co do ich możliwości finansowych, a w konsekwencji wyłudzali kredyty. Policjanci na wniosek prokuratury przeszukali w Lesznie i okolicach biura rachunkowe oraz pośredniczące w udzielaniu kredytów, które prowadzą znajomi Anny Marciniak oraz Adama Zawadzkiego. Jak to wyglądało, nie pani powiedzieć? No dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak wyglądało to przeszukanie? Tak, wyrzucał sobie z wszystkich szuflad. Nie patrzył, czy to były dokumenty poskładane, czy nie poskładane, że potem już nie szło dojść do niczego, to już jest w ogóle inna kwestia. Po przeszukaniu biura Małgorzata Malak trafiła na komendę policji w Lesznie. Tu policjant zaczął ją przekonywać, że dysponuje protokołem przesłuchania, w którym Anna Marciniak rzekomo miała się przyznać do tego, że fałszowała dokumenty służące potem do wyłudzania kredytów. Funkcjonariusz pomimo wielu próśb nie pokazał tego dokumentu Małgorzacie Malak.
Jak się potem okazało, policjant kłamał, ponieważ Anna Marciniak nigdy nie składała tego typu zeznań. Po co on to robił? No, chciał chyba sprawę zamknąć na samym początku, na zasadzie, że ja powiem, że tak, pani Ania tak zrobiła i ma po sprawie, tak? Co więcej, głównym świadkiem w sprawie została Katarzyna I., czyli kobieta, która fałszowała zaświadczenia o zarobkach, na podstawie których jej znajomi wyłudzali potem kredyty. Krótko po postawieniu zarzutów Annie Marciniak i Adamowi Zawadzkiemu śledztwo zawieszono. Taką decyzję podjęto tuż po tym, kiedy na jaw wyszedł fakt, że Katarzyna I., główny świadek w sprawie, była już w przeszłości karana za oszustwa. Jej zeznania byłyby więc niewiarygodne dla sądu. Śledztwo wznowiono dopiero po niemal 2 latach, niedługo po tym, kiedy Katarzynie I. zatarł się już wyrok i jej karta karna znowu była czysta. No i co się okazało? Pani Katarzyna była karana z artykułu 286 za wyłudzenia w banku, w którym wcześniej pracowała, gdzie z kolegą dopuściła się oszustw, do których się przyznała. I dlatego, żeby zatrzeć ten wyrok, bo jakby pani Katarzyna dostała zarzuty, no to w tym momencie idzie siedzieć, tak? Prokurator, oceniając jej zeznanie, uznał jej za wiarygodne, natomiast w ocenie prokuratora materiał dowodowy zebrany w sprawie nie dał podstaw do tego, ażeby osobie tej przypisać popełnienie przestępstwa. Katarzyna I., odpowiadając na pytania obrońcy Adama Zawadzkiego i Anny Marciniak, potwierdza, że bez zgody oraz wiedzy swoich pracodawców wystawiała fikcyjne zaświadczenia o zarobkach. Posłuchajmy. Ani wypełnia 99% dokumentów, proszę przyjąć. Zaświadczenie o zarobkach, które prawodawca powinien. Pani wie, czy pani nie widziała, że pomaga pani w przestępstwie? No, ona się przyznała do tego, że to robiła. Do posiadania pieczątek się przyznała. Fałszywych? Fałszywe pieczątki również była w ich posiadaniu. Nasz mecenas złożył doniesienie do prokuratury o przestępstwie. No bo jeżeli nam się tutaj świadek przyznaje do winy, no to logicznym jest, że zgłaszamy przestępstwo do prokuratury. Ani sędzia w tym momencie, ani prokurator na to zgłoszenie nie zareagowali. Nie zrobili nic. Po prostu zamietli to pod dywan, jakby tego nie było. To też jest dość trudne dla mnie do zrozumienia, bowiem to są i sąd, i prokurator są organami, które są powołane do tego, żeby ścigać przestępstwa. I jeżeli mają informację rzetelną co do tego, że ktoś przyznaje się do popełnienia przestępstwa, powinno to znaleźć reakcję. Powinno być wszczęte postępowanie co do pani I. Co więcej, sędzia prowadzący sprawę otrzymał z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu specjalistyczną opinię, zgodnie z którą Katarzyna I. mogła fałszować dokumenty służące do wyłudzania kredytów. Żeby potwierdzić te podejrzenia, niezbędna była opinia biegłego grafologa. Niestety, z nieznanych przyczyn sąd nie powołał go do sprawy. Nasz obrońca składał wnioski do sądu o pobranie od niej próbek pisma. Ani pierwsza instancja, ani druga instancja takiego wniosku, taki wniosek odrzucili. W maju 2013 roku Sąd Rejonowy w Lesznie skazał Annę Marciniak na 3, a Adama Zawadzkiego na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyroki, tyle tylko, że w zawieszeniu, otrzymali też znajomi Katarzyny I., którzy wyłudzali kredyty. Katarzyna I. pozostawała bezkarna. Wiosną tego roku ten wyrok podtrzymał Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sędzia Kawula napisał wprost, że nie ma na mnie materialnych, niematerialnych dowodów mojej winy, ale świadkowie zeznali, że byliśmy z Anną Marciniak, moją narzeczoną, nierozłączni. I za to dostaje 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności na twardo. Prześwietlają nam konta, weryfikują wszystko tak naprawdę, co mogą. Nie znaleźli na nas nic. A sędzia drugiej instancji powołuje się na nasze dotychczasowe i obecne życie, skazując nas na bezwzględną karę pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wyroku sędziowie z Sądu Okręgowego w Poznaniu piszą, że Katarzyna I., która fałszowała dokumenty służące do wyłudzania kredytów w związku z tą sprawą, dobrowolnie poddała się karze więzienia w zawieszeniu. Te informacje są nieprawdziwe. Czyli było tak, że tej osoby de facto nie mógł sąd skazać, ponieważ nawet nie było zarzutów ani tym bardziej aktu oskarżenia. W tym postępowaniu, o którym mówimy, nie, absolutnie. Ta osoba, powtarzam, występowała w tym postępowaniu w charakterze świadka. Sprawę zagadkowej bierności, a potem pomyłek prowadzących sprawę sędziów, próbujemy wyjaśnić u ich zwierzchników.
Sędzia Jarema Sawiński, wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, mówi nam wprost, że nie jest w stanie odpowiedzieć na nasze pytania. Z jakiego powodu? Nic więcej na ten temat w tej chwili nie mogę powiedzieć. Właśnie z uwagi na fakt, że istnieje prawdopodobieństwo wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu. Wzruszenie wyroku, o którym mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, to rozpoczęcie sprawy od nowa. Taką decyzję może podjąć Sąd Najwyższy, do którego trafiły już akta sprawy. Już kilka dni po tym, kiedy okazało się, że sprawą zajmie się Sąd Najwyższy, przedstawiciele poznańskiej Temidy podjęli natychmiastową decyzję o umieszczeniu Anny Marciniak i Adama Zawadzkiego w zakładzie karnym. To jest już naprawdę zdumiewające, że w tak krótki czas od uprawomocnienia się wyroku do wezwania do stawienia się w zakładzie karnym. Tym bardziej w sytuacji, kiedy sąd wiedział o tym, że składają kasację od tego wyroku i czują się pokrzywdzeni. Anna Marciniak i Adam Zawadzki podejmują dramatyczną próbę samobójczą. Każdy z nas miał swoją żyletkę. Nałykaliśmy się jeszcze wcześniej leków silnych, psychotropowych. Podsiedliśmy sobie tam na tym wyroku, oboje żyły. Docieramy do matki Katarzyny I. Pytamy ją wprost, czy to jej córka fałszowała dokumenty służące potem do wyłudzania kredytów. Jak to było naprawdę, pani mi powie, kto te umowy fałszował? Ona, chyba ona, ja nie wiem. Kobieta mówi nam też, że jej córka, Katarzyna I., która fałszowała dokumenty, na podstawie których jej znajomi wyłudzali potem kredyty, była tajną współpracowniczką policji i w ten sposób zapewniła sobie parasol ochronny. Policjanci podczas śledztwa byli stałymi gośćmi w domu Katarzyny I. Pan jest jednym z nielicznych, który cokolwiek powie. Bo każdy jeden to mówi tak do mnie. Proszę, ona zrosła. Ale każdy jeden, czyli kto? Policja i inni, i jeszcze inni. A to często pani policja jest? Teraz już nie, ale kiedyś tak, jak to się działo. I co tutaj policjanci, jakieś zeznania sami robili? Bo oni przyjeżdżali do pani, znaczy do córki, przesłuchiwali ją, czy wypytywali, czy ona jakoś pomagała policjantom, bo pomagała, ja wiem, przecież ona miała podsłuchy przyczepione. Współpracowała z policją. Prowadzący sprawę, ze względu na tajemnicę śledztwa, nie chcą komentować tych informacji. Firma Anny Marciniak i Adama Zawadzkiego cały czas prężnie działa. Sąd nie odebrał im prawa wykonywania zawodu. U nas nie było domniemania niewinności. Od samego początku sprawa była jasna. Należy ich skazać. Od samego początku. A najnowsze informacje od autora reportażu są niezwykle tragiczne. Mimo braku zgody lekarzy przy próbie zatrzymania, jak słyszeliśmy, pani Anna podcięła sobie gardło, a teraz przebywa w szpitalu przywięziennym w Poznaniu. A w sądzie już czeka wniosek, żeby ze względu na jej stan zdrowia zastosować natychmiastową przerwę w karze. Adam Zawadzki także, pomimo i wbrew pisemnej opinii lekarzy, trafił do więzienia. Jego wnioskiem o przerwę w odbywaniu kary ze względu na depresję również ma się zająć sąd i to w trybie pilnym. Sprawą zajmie się także Sąd Najwyższy i także Kancelaria Prezydenta, która skierowała pismo do Prokuratury Generalnej z prośbą o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, których, jak widzieliśmy, nie brakuje. Dlatego do tego tematu na pewno, proszę Państwa, wrócimy.